Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie samorządowym gościem był zastępcy burmistrza naszego miasta, pana Daniela Raka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Panie burmistrzu, za nami weekend pełen sportowych emocji. Od soboty do wtorku na Stadionie Miejskim rozgrywane były wojewódzkie finały turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Jak Pan je ocenia? No tak, duże zawody, z tym, że poprzedzone były też dosyć ciekawą imprezą na szczecineckim stadionie, mianowicie meczem Polska-Walia. Tutaj młodzi reprezentanci Polski do lat 15 wygrali z Walijczykami 3-0. Mecz bardzo ciekawy. W ogóle ilość skautów, którzy poszukują młodych talentów, była bardzo, bardzo zaskakująca. Tutaj swój udział w obserwowaniu tych zawodów zgłosiło kilkunastu skautów z zagranicy. Główna fala i nurt z Wysp Brytyjskich, od Chelsea London przez Manchester i inne kluby. Naprawdę widać, że ten scouting żyje. Natomiast ta impreza, która bardzo nas interesowała, która była kilkudniowa, no to tak jak pani redaktor powiedziała, wojewódzki finał z podwórka na stadionie Puchar Tymbarku. Jeżeli chodzi o imprezę, no to Szczecinek udostępnił tu swoje obiekty, gościł zawodników i kluby. Organizatorem tych zawodów był PZPN. Zresztą pan prezes Bednarek, który jest tutaj i szefem wojewódzkiego zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, jak i wiceprezesem PZPN, i w sobotę tutaj doglądał i sprawdzał i jakby pilotował tę imprezę i we wtorek. Także naprawdę mieliśmy tutaj mnóstwo gości, jeżeli chodzi o osoby, które są decyzyjne w Polskim Związku Piłki Nożnej. Dla mnie też bardzo ważną i sympatyczną rzeczą było to, że Szczecinek był reprezentowany w każdej kategorii wiekowej. Tutaj były kategorie wiekowe do 8, 10 i 12 lat. Wcześniej to było poprzedzone finałami powiatowymi i to można powiedzieć mistrzami powiatu w dwóch kategoriach była Akademia Piłkarska Szczecinek, w trzeciej najstarszej Akademia Piłkarska Rejsa, czyli widać, że Szczecinek tutaj w naszym powiecie wiedzie prym. Natomiast też widać, że ta praca, która jest wykonywana na co dzień z naszymi tutaj dziećmi szczecineckimi, idzie w dobrym kierunku, bo wszystkie drużyny Akademii Piłkarskiej Szczecinek, jak i Akademii Piłkarskiej Rejsa dotarły do ścisłych czwórek. Najwyżej uplasowała się Akademia Piłkarska Rejsa, zajęła drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Z kolei Akademii Piłkarskiej Szczecinek zajęły obydwie drużyny trzecie miejsca, wszystkie na podium, także wielkie, wielkie gratulacje dla zawodników, dla trenerów. Też miło było tutaj oglądać kibiców, rodziców, którzy licznie przybyli na stadion. W ogóle cała impreza bardzo duża, prawie 1000 zawodników tutaj brało udział w ciągu tych trzech dni w tych dosyć rozbudowanych zawodach. Łącznie prawie 70 drużyn, także parking wypełniony do ostatniego miejsca przy stadionie przy ulicy Piłsudskiego. Naprawdę fajna impreza. Mnie cieszy to, że dzisiaj Szczecinek tak mocno zaznaczył się na tej mapie piłkarskiej. Wiem o tym, że były różne komentarze odnośnie pewnych rozwiązań, które proponujemy w tej przestrzeni sportu dziecięcego. Dzisiaj pokazuje, że spokojnie, małymi krokami można budować sport w Szczecinku. Nie od razu będziemy mieli tutaj Eldorado talentów. Natomiast zbudowanie pewnej filozofii systemu i pójście w tym kierunku masowości pokazuje, że warto, że mamy uzdolnioną młodzież, że oni naprawdę z powodzeniem rywalizują z dziećmi z innych miast, które mają i aglomeracje większe, i wiadomo, ten ilość dzieci, która uprawia dane dyscypliny, jest większa. My sobie tutaj świetnie w tej przestrzeni radzimy i mi się wydaje, że dalej należy to kontynuować. Oczywiście
oczywiście malkontenci powiedzą, że mamy utalentowane perełki, trzeba je szlifować. Tak, tak, oczywiście. Być może środki, które przeznaczamy, są niewystarczające albo niezadowalające dla trenerów, dla działaczy. Natomiast mamy swoją filozofię, która pokazuje, że właśnie sport masowy w Szczecinku dla dzieci właśnie w takim modelu współfinansowany mocno przez nas, przez przygotowane obiekty jest jak najbardziej właściwy. Dużo czasu rozmawialiśmy na ten temat z prezesem Bednarkiem, z innymi działaczami, że to są dobre kierunki. Tutaj naprawdę też w kierunku, to może troszeczkę nie tyle już sprawa sportu, co przygotowania obiektów. Wielkie słowa uznania, jeżeli chodzi o szczecinecki OSIR i tutaj podziękowania dla pracowników, że dzisiaj już na początku kwietnia mamy tak świetnie przygotowane obiekty sportowe do rozgrywania zawodów i nie mamy się czego tutaj wstydzić. Bez kompleksów jako Szczecinek możemy podchodzić zarówno do przygotowanych obiektów, jak i do tego, na jakim poziomie jest nasza szczecinecka młodzież. We wtorek w szczecineckim ratuszu została podpisana umowa w ramach programu Kawka 3. Co to oznacza dla mieszkańców naszego miasta? Kawka 3 to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów. Oczywiście one się różnią współfinansującym ten program. Pierwotnie Kawka 1, Kawka 2 była to edycja ogłaszana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czyli agendę podlegającą pod rząd. Z przyczyn typowo politycznych, bo przecież ten program był dobrym programem, był programem, który prawidłowo zdiagnozował problem niskiej emisji i to, kto w swoim udziale ma największą część, jeżeli chodzi o zatruwanie powietrza z takich emitorów przydomowych, czyli pieców kaflowych, czy też starych pieców w domkach jednorodzinnych opalanych drewnem. I ten program właśnie Narodowy Fundusz prowadził. Teraz tylko i wyłącznie dlatego, że zmieniła się sytuacja polityczna, on został jakby odłożony na półkę. Natomiast cieszę się bardzo, że właśnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, czyli Urząd Marszałkowski uznał ten projekt za jak najbardziej potrzebny właśnie w tej walce ze smogiem, o którym się tyle mówi ostatnio za pośrednictwem mediów. My tutaj jesteśmy jako Szczecinek parę kroków do przodu. W tych pierwszych edycjach Kawki 1 i Kawka 2 zostało zlikwidowanych w Szczecinku 1240 przydomowych palenisk, czyli od piecla kaflowego po kocioł w piwnicy jakiegoś domku. Łącznie w pierwszej edycji wydano ponad 5 milionów złotych na likwidację tych źródeł, a w drugiej edycji 6 milionów 600. Także widać, że jak ogromne pieniądze są potrzebne na to. Tam było współfinansowanie w wysokości 55%. My w tej chwili przechodzimy do trzeciego etapu, czyli taki beneficjent, który decyduje się na udział w takim programie, na przykład w tej chwili jest 53 beneficjentów, którzy wyraziło akces i zgłosiło się do tego programu z miasta Szczecinek. Będą oni mogli w ramach tej inwestycji wymienić u siebie piec opalany drewnem na piec który już spełnia wszelkie wymogi. Dodatkowo będą mogli oni wymienić piony centralnego ogrzewania, gałązki, grzejniki. Także przebudowie będzie mogła ulec cała sieć cieplna, taka wewnętrzna, domowa oczywiście. I tutaj współfinansowanie w wysokości 50%. Umowa rzeczywiście z prezesem Chrzanowskim została podpisana 3 kwietnia. Także od jutra praktycznie mogą się rozpocząć prace związane już z realizacją tego programu. Oczywiście lepiej byłoby, żeby dany beneficjent skontaktował się tutaj z Wydziałem Ochrony Środowiska, albo my będziemy też dzwonili, bo mamy te numery kontaktowe, informując, że już można rozpocząć pracę. Oczywiście mamy do tego przygotowaną specyfikację i taki program krok po kroku, co ma dany beneficjent zrealizować, żeby skutecznie się rozliczyć i uzyskać dofinansowanie.
czyli od dokumentacji fotograficznej poprzedzającą pracę, pokazującą w jakim stanie jest dzisiaj jego centralne ogrzewanie, poprzez kolejne kroki, czyli dokumentację pozwolenia budowy w przypadku, kiedy jest to instalacja gazowa, poprzez prowadzenie dziennika budowy i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg wymogów, które nałożył na nas współfinansowujący, żeby monitorować prawidłowo przebieg tej inwestycji, ale to nie jest nic strasznego. My tu mamy naprawdę dobrze to wyspecyfikowane. Będzie pracownik prowadził danego inwestora, można powiedzieć tak, za rękę, ale w przypadku, kiedy te obostrzenia są inne, na przykład w przypadku, kiedy będzie dany beneficjent podłączany do miejskiej do MEC-u szczecineckiego, te wymogi są inne. Także każda z tych wariantów, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie piec gazowy, czy to będzie miejska energetyka cieplna, to wszystko jest już u nas rozpisane na czynniki i rozłożone na czynniki pierwsze. Także nie powinno to rodzić jakichś problemów. My jesteśmy tego przygotowani. Mam nadzieję, że kolejne 53 domostwa będą miały już inne rozwiązania, jeżeli chodzi o tą niską emisję. Dodatkowo jeszcze 3 wspólnoty podłączymy z tego programu. Mamy na razie 500 000. Chcielibyśmy ten program w latach kolejnych kontynuować. Jak będzie, zobaczymy. Jak w takim razie układa się współpraca z funduszem? To jest pytanie z kategorii takich, nie ma do tej pory innej odpowiedzi niż po prostu wzorowo. No, właśnie podczas pobytu prezesa Chrzanowskiego staraliśmy się tutaj wyliczyć tak z grubsza ilość środków, jakie od 2011 roku udało nam się tutaj za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczyć dla Szczecinek, można powiedzieć, pozyskać dodatkowo, tak, i tych środków jest powyżej 21 milionów. Oczywiście do tego trzeba dołożyć jeszcze drugą część, którą dany beneficjent tutaj, jeżeli chodzi o tą drugą stronę, wyłożył. Także widać, że w tą ochronę środowiska naprawdę zostały wpompowane potężne pieniądze. Dlatego mi się wydaje, że współpraca, która do tej pory była współpracą zerową, no jak będzie dalej, trudno mi powiedzieć. No bo przecież wiemy, że szykowana jest ustawa, która zmieni pewien układ polityczny w radach nadzorczych. No i tak jak to dzisiaj można zaobserwować w innych spółkach, czy w takich funduszach będzie dochodziło do zmiany. Prezes Chrzanowski, można śmiało powiedzieć dzisiaj, że to była osoba, która bardzo przyjaznym okiem patrzyła na Szczecinę, która podpowiadała nam, w jaki sposób racjonalnie sięgnąć po te pieniążki, które są w wojewódzkim funduszu, ale też słuchał naszych sugestii, naszych tutaj podpowiedzi, w jakim kierunku, jaki program należałoby rozwinąć, albo w jaki powinien ewaluować, w którym kierunku dany program. Naprawdę było w tym okresie minionym, naprawdę ta współpraca układała się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że mimo tych wszystkich informacji, jakie nas zacierają, prezes utrzyma się na swoim stanowisku, a my będziemy beneficjentami kolejnych środków zewnętrznych jako miasto i jako mieszkańcy. Panie burmistrzu, w najbliższych miesiącach szykują się znaczące inwestycje drogowe w naszym mieście. Oznacza to oczywiście zmianę organizacji ruchu. Może warto naszym kierowcom wspomnieć o tym troszeczkę wcześniej, bo wielu jeździ na pamięć. No jest dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała, ja też jeżdżę na pamięć, a tutaj mimo przyzwyczajeń, bo mówimy tutaj o zmianie organizacji ruchu w obrębie ulicy Jasnej, odcinka Ordona, Jeziornej i Kościuszki. No tutaj po pierwsze, już od 11 kwietnia należy się spodziewać utrudnień w ruchu na ulicy Kościuszki. Tam w związku z planowaną i już przekazanym placem budowane będzie rondo. Na tym odcinku będą likwidowane różnego rodzaju kolizje, które są dzisiaj pod ziemią, związane z przełożeniami sieci centralnego ogrzewania i gazu. Tam będzie na tym odcinku ulicy Jeziornej odbywał się ruch wahadłowy, ale wahadłowy, który równolegle będzie to tym, można powiedzieć, obsługiwało, to będzie oświetlenie wymuszające zatrzymanie się, czyli popularne światła. Wszystkie
wszystkie osoby, które do tej pory krytykowały rozwiązania w tego ruchu uspokojonego rąd, no to będą mogły być teraz beneficjentami właśnie takiego ruchu wymuszonego i zobaczyć, jak to właśnie, czy bez względu na to, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie, czy będzie stać, czekać, no tak, na tym polegają pewne rozwiązania, tak? Ja osobiście jestem zwolennikiem tego ruchu uspokojonego, jazdy przez ronda i samostymulowania się w obrębie danego skrzyżowania. To jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa, ulica Jeziorna będzie ulicą zamkniętą, będzie dostępna tylko i wyłącznie przez mieszkańców, którzy mieszkają przy ulicy Jeziornej. Z kolei ulica Jasna, czyli przy Szkole Podstawowej nr 4, od jakiegoś czasu była to ulica jednokierunkowa i tutaj bym chciał wszystkich kierowców uczulić, w związku z tym, że będzie odbywał się ruch w dwóch kierunkach. Na ulicy Jasnej oraz na odcinku ulicy Ordona. Czyli no tutaj trzeba będzie naprawdę wielkiej ostrożności, żeby po prostu, tak jak pani powiedziała, ja osobiście też jestem przyzwyczajony, że na Jasnej nie trzymam się blisko prawej strony i jadę inaczej. Teraz naprawdę trzeba będzie zwrócić na to uwagę. Te utrudnienia będą nam towarzyszyły przez 3 miesiące i tutaj oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, uczulamy, będą ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę na tym odcinku, no ale nic tutaj nie zastąpi czujności kierowców. Docelowo wiem, że jeszcze będą te wszystkie utrudnienia, które w tym obrębie powstaną, będą mogły mieć swoją kulminację w momencie, kiedy będzie kładziona już ostatnia warstwa asfaltu. Natomiast tutaj jeszcze nie mamy precyzyjnych informacji co do tego, kiedy to będzie, także będziemy chcieli na pewno też mieszkańców uczać. Być może uda nam się wynegocjować z generalnym wykonawcą tak, żeby akurat masa była kładziona nocą. Zobaczymy, jakie projekty organizacji ruchu wpłyną do miasta. Na dzień dzisiejszy informujemy o tym. Wydział Komunalny opiniował całą tą zmianę organizacji ruchu. To wszystko, mam nadzieję, że, bo nie tylko Urząd Miasta przecież opiniuje organizację ruchu, ale i policja, i inni zarządcy dróg. Także mi się wydaje, że po przejściu przez wszystkie te sita weryfikujące te utrudnienia będą możliwie najmniejsze, ale na pewno będą. My mamy zawarty kontrakt do 30 czerwca. Będziemy w zakresie tego zadania przebudujemy ulicę Jeziorną. Na skrzyżowaniu, tak jak powiedziałem, będzie wybudowane rondo, nowe chodniki, będzie nowe oświetlenie. Z tym, że żeby to wszystko powstało, no musimy niestety podjęliśmy decyzję o tym, żeby w taki, a nie inny sposób przeorganizować ruch w obrębie właśnie ulicy Jasnej, Jeziornej, Ordona i Kościuszki. Ale za to potem będzie super. No mam nadzieję. W ogóle czeka nas ciężkie lato, jeżeli chodzi o organizację ruchu tutaj w Szczecinku i jesień, bo mamy ambitne plany, żeby jeszcze w tym roku zrealizować ulicę parkową, ale te decyzje dopiero mogą zapadną i mam nadzieję, że burmistrz tutaj dokona pewnych przesunięć w budżecie po tym, jak zostanie wykonany i przesłany do Rio bilans za pierwszy kwartał i te decyzje zapadną w maju tego roku. Sytuacja finansowa wydaje się na tyle dobra miasta, że będziemy mogli pewne inwestycje przesuwać i jakby realizując je w odpowiednim harmonogramie, te uciążliwości nie będą wówczas tak rozciągnięte w czasie, a jeżeli będą krótsze, no to będą nam mniej doskwierały. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo.